Siemaneczku, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj trzeci już odcinek z gry Inside. Zapraszam was bardzo serdecznie. Kontynuujemy naszą inside'ową rozgrywkę. W poprzednim odcinku skończyliśmy na tym, że podczas udawania zombie wykryli, że jednak nie jesteśmy zombie, bo pies zaczął na nas czekać. Wyskoczyliśmy przez okno i znaleźliśmy się tutaj. Widzę tutaj tych takich... Jezu, pies dalej tutaj jest. Ludziku, którymi możemy sterować. Ale psa tutaj znowu się nie spodziewałem, więc szybko! Okej. Co teraz? Aha, dobra, musimy w taki sposób przedostać się na drugą stronę. Dość śmiesznie, dość dziwnie to wygląda. Wróć, nie, wróć troszkę. Nie, czekaj, a może tam nas pójść? Tak, dobra. Mano, wyjdź z tego już. Zobaczymy, co dalej tu jest. Aha, okej, dobra. Wszystko już, wszystko rozumiem, po prostu musimy przesunąć ten o tutaj kontener na przycisk. Czy mogę ten kontener przesunąć? Nie, nie mogę tego przesunąć. To jak ja teraz wskoczę tam? A, nie, nie wiem. Raczej tak tego nie rozwiążę, dokładnie, ale warto było spróbować. Jak to zrobić? Jak to zrobić? To na pewno muszę się z tego wydostać. Ile to będzie otwarte, kiedy ja na sam nic będę? Z momentem, kiedy ja z tego zejdę, to od razu będzie już zamknięte. No, niestety na pewno muszę to przesunąć. Tylko nie mam nic w zastępstwo. Tyle nie wystarczy, żeby do tego doskoczyć. A tego, z tego co widzę, nie przesunę. Może z tej strony, jak stanę? No niestety nie. Co mam zrobić? Pierwsza pułapka, przy której nie mam pojęcia, co zrobić. No bo nie doskoczę tam. Nie wiem, może jest jakiś double jump? No nie ma. Okej. Wiem już, co powinienem zrobić. Troszkę to zepsułem. Ale tak sobie tutaj przed chwilą chodziłem, myślałem, w jaki sposób to można rozwiązać. I tak jak na początku pomyślałem, że powinienem puścić się... Znaczy, wydaje mi się, że... Nie, na pewno to jest to rozwiązanie, patrzcie. Muszę puścić się w tym miejscu. I teraz, kiedy przesunę tamto, będę mógł sobie tam wrócić i spokojnie wrócić. Widzicie, już wszystko to obmyślałem. Wszystko przekalkulowałem i teraz wyjdzie nam to już na pewno dobrze. Teraz spokojnie sobie tutaj wskoczę. Ubiorę nasz hełmik i będę mógł dalej pojechać już przy otwartych drzwiach. Więc wyszło naprawdę spoko. Tak jak powinno, tak to i wyszło. Czy ja muszę przyjechać aż na sam koniec? Tak, jesteśmy gdzieś w jakimś basenie. Tu jest skocznia taka olimpijska. Nie no, prawdopodobnie muszę nas puścić nad tą skocznią i zejść po schodkach. Więc puśćmy się, mano, puśćmy się, dobra. Aha, nie. Jeżeli nie w taki sposób, to jak to rozwiązać? Wody nie ma w tych basenach. Tutaj, tam jest jakiś przycisk.
okej, kminie. Dobra, już rozumiem. A nie, nie, nie. Patrzcie, to chyba z tej strony muszę zrobić, żebym ja mógł skoczyć jakoś logicznie, nie? Z tej strony to zrobię. Tutaj wskoczę. Teraz się odepnę. No okej, tylko że ja nie przedostanę się dalej. Aha, dobra. Chyba rozumiem. Przesunę to... Nie, no nie. A tu jest jeszcze raz ten. Aha, dobra. Teraz już więcej rozumiem. Teraz tamtym się puszczę. Dobra, rozumiem. Już chyba wiem, jak to zrobić. No to już nie jest takie proste. Patrzcie, tutaj... Nie, najpierw polecę tym tutaj, wskoczę tym tutaj, złapię się tym, ten wyjdzie. Zabiorę to tutaj, wskoczę, nacisnę, teraz wydostanę się z tego, tutaj wskoczę. Tym. Dobra, już. Ale to była już kolejna zagadka, która troszkę trudności mi sprawiła. Nie powiem, że nie. Musiałem się zastanowić dość porządnie, jak to zrobić. Nie zauważyłem z początku tego, że mogę tam... Dobra, puszczę go tutaj. Tutaj prawdopodobnie muszę otworzyć tą wajchę. Puśćmy go tak na początku. Teraz wajchą. Spróbujmy tą wajchę przestawić. O, leć! Uff! Idealnie! Tak to chciałem zrobić i tak to się udało. Wypłyń, bo znowu nam się utopisz. I teraz, gdzie teraz? Czy w tamtą, czy w tam? Tam coś pod wodą jest. Coś jest. Ale wypłyń. Dobra, udało się. To jest jakaś tratwa. Chyba muszę tą tratwę po prostu zabrać w drugą stronę. Widocznie jest nam to potrzebne, skoro było czerwony znaczek i inaczej była, wiecie, ta wajcha jest na czerwono, czyli trzeba było pewnie tego użyć. Dobrze, że popłynąłem w tamtą stronę. Pewnie bym nie wiedział, gdybym od razu popłynął na prawo, tylko co tam będzie na tym prawo? I czemu nam to jest akurat potrzebne? Aha, okej, potrzebne, bo tu jest dość wysoko, więc będziemy musieli po prostu podskoczyć. Tak jest, no i co? Kolejna zagadka rozwiązana. Jest fajnie. Tutaj podskakujemy, wchodzimy tutaj. Przedostajemy się tutaj. Tutaj co, no, wielki czerwony przycisk, który na pewno trzeba nacisnąć i uszła stamtąd woda, tak? Tak, dobra. Teraz możemy przejść. Kolejny czerwony przycisk, który pewnie przywróci wodę i będziemy musieli wypłynąć do góry. Więc płyńmy razem z wodą. Płyńmy razem z wodą i wyjdźmy tędy. Okej, idealnie. Się wszystko mi swędzi podczas nagrywania. Nie wiem czemu. Tutaj to podnieśmy do góry. Okej, tylko że... Co nam to dało, że my znowu tutaj trafiliśmy? Znowu woda opuści się do dołu. Ja znowu wyjdę, tylko...
No nie wiem. Ej, a może właśnie? Może ja wcale nie powinienem wyjść tam, tylko na przykład wyjść tu? Nie, bo tutaj się zamykają od razu drzwi. To jest jakaś lina. Kurde! Zaczyna się robić naprawdę ciężko. Przynajmniej dla mnie. No, ja rozumiem, że tutaj jest to na przykład, nie? Mógłbym znowu tam wpaść. Z tym, że... Tu jest jakiś przycisk. O, idealnie. Dobra, o to chodziło. Jak tu jest ciemno, ja pierniczę, nic nie widać. Widziałem jakiś cień. Czy oni tam świecą, czy co? Okej. Chyba mnie nie zauważą, co? Raczej nie. No prawdopodobnie to musimy gdzieś tam zabrać, tylko w jakim celu? Nic nie widać. Po co to miałoby nam być potrzebne? Aha, dobra. Rozumiem. Już teraz wiem. Po to, żeby skoczyć na... na linę. Co nam daje lina? Co nam daje ta lina? Nie mam pojęcia. Ta lina nic nie robi. Aha, dobra, ale jestem. Ale jestem głupkowaty, zapomniałem, że można się wspinać. Dzięki temu wskoczymy sobie tutaj. Tam jest jakiś pociąg. I tam też stoją ludzie. Więc... troszkę przypsik. Troszkę przypsik. Okej, tam wywożą kolejne setki tysięcy ludzi, a tutaj... świeci światło. I na pewno muszę... Aha, to jest to światło, które tam na dole widzieliśmy. Teraz rozumiemy. Muszę go na pewno uniknąć. Muszę lecieć za nim po prostu, biec. Aha, teraz tutaj mogę stanąć, nie? Tu mnie nie zauważy. Dokładnie. Teraz muszę w którąś... Aha, nie, na dół. Dobra, wracaj. Dobra, przeciekamy to po prostu. Przeczekamy. Będzie to trzeba po prostu spróbować zrobić na kilka razy. Ktoś może już? Ryzykuję za dużo. Ja pierdolę. Przepraszam za przekleństwo. Ale no niepotrzebnie ryzykowałem. Po prostu mogłem to zrobić dłużej. Teraz będę musiał to robić kolejny raz i kolejny trzy razy dłużej. Więc mam nadzieję, że lubicie to, w jaki sposób grałem w tą grę. Chociaż na razie wcale w to aż tak bardzo nie raczę. Byłem pewien, że będę raczył w to dużo... dużo bardziej. A jednak idzie całkiem dobrze. Idzie całkiem dobrze. Chyba, że to jest dopiero taki całkiem początkowy stadium gry. I może będzie dużo, dużo gorzej. Myślę, że teraz spokojnie na dwa razy to zrobimy, ale wracaj teraz, Mano. Pięknie wróciłeś. Teraz idealnie to wyszło. Kiedy wróci to piękne światło. Czemu piękne w sumie? Czy dla mnie wszystko jest ostatnio piękne? Dobra, teraz to... teraz wystarczy. Wystarczyło. I znowu przeskoczymy tu. Kolejne światło. Aha, i w tamtą stronę mogłem przeskoczyć, a w tą już nie mogę.
Ma to jakiś sens? Od nowa. A nie, jednak nie od nowa. Dobra. Więc spoko. Teraz po prostu poczekamy, aż to światło zacznie się oddalać. I wtedy przeskoczymy. I tutaj też staniemy nad tym. Tam widzę drzwi do otwarcia, taką... Nie wiem, jak to nazwać w sumie. Z tym, że tutaj jest jeszcze jedna. Ale to trzeba szybko otworzyć. Ale nie z tej strony. A może nie trzeba było tego otworzyć, bo tam widzę jakąś dziurę w tych drewienkach? Zaraz do was wrócę. Dobra, tak szczerze to nie mam pojęcia, co muszę tutaj zrobić, bo... Tutaj wbiec... Tutaj tego nie otworzę. Nawet jakbym chciał, to tego nie otworzę. A tam nie mogę do tej dziury dojść, bo jest za daleko. Nie mam pojęcia, co tutaj muszę zrobić. Bo tam nie mogę nic złapać, tylko... To jest jedna rzecz, którą mogę tak naprawdę... Aha, mogę to otworzyć. Ale fart! Bo ja wtedy nie mogłem tego otworzyć, bo nie ciągnąłem do góry, tylko ciągnąłem dalej na bok. Więc już wiecie, że żeby otworzyć takie drzwi, trzeba po prostu dobrze ciągnąć. I tyle w tym temacie. Co tutaj? Okej, udało mi się złapać jakieś trawienko. Co z tego tak naprawdę? Z tego chyba to, że nie spadnę jakoś na taką dużą wysokość. Ja muszę tutaj zejść na dół? Chyba tak. Dość mocno schodzę. A to nie jest to miejsce, na którym ja już byłem? Gdzie wchodziłem na górę? Raczej nie, bo tak daleko to ja nigdy nie wchodziłem, jak teraz wchodzę. Myślę, że to spokojnie sobie spadniesz, nic ci się nie stanie, dokładnie. W tą stronę nic raczej nie ma. No nie ma. Więc idziemy w prawo i zobaczymy, co tam na nas czeka. Jakie kolejne przygody w pięknej grze. Co ma nam ta gra do zaoferowania? Tu ktoś spawa? Nie wiem, po prostu jakieś dziwne przesilenia świetlne były. Nie do końca, jakieś spięcia widocznie tutaj są. Znowu się skradam, czyli... Tam był jakiś pies, widziałem to. Ale raczej mnie nie zauważył. Raczej mnie zauważył. Czekajcie, czy tam coś było pod tą wodą? Nie, to wypływaj, 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 bo się teraz utopisz. Okej, okay. Ale tamten pies obiegał to, więc pewnie tutaj gdzieś mi zaraz wybiegnie. Mhm. Jasne, że tak. Aha. Aż mi ciary przeszły troszkę. Myślałem, że uda mi się nad nim przeskoczyć, ale... Nie udało się niestety. No biegnij, biegnij. No nie, no. Nie uda mi się tam dobiec. Ale jeżeli nie uda mi się tam dobiec, to co mam zrobić? Może kiedy on wybiegnie, może ja muszę tutaj do wody wrócić? Spróbujemy też takie rozwiązanie. Dobra, biegnie pies. Teraz wracam tutaj. No to po co teraz? Okej. Troszkę go porobiłem. Troszkę nad nim zyskałem. I teraz biegnij. Mano, biegnij! Bo pies raczej tak szybko nie wyskoczy z wody. Pięknie! To obmyślałem. Ała, no raczej bym się... Jezus! Jakim cudem? Okej. Okay. Zobacz. Co tu trzeba? Wyrwać deski. Czy dwie uda mi się? Nie, dobra. Co mam robić? Ja wiem. Przepraszam, ale już chyba wiem, o co chodzi. Muszę po prostu wyrywać deski, bo one obiegają tak jakby to dookoła. Ja mogę wejść na tą kratkę. Gdzie? Teraz na przykład tak. Zeskakuję i wyrywam deskę. Jedna. Druga. Nie, drugiej mi się nie uda. Znowu zrąbałem. Dobra, czyli jedną deskę na jedną rundkę. I zrobić takich kilka rundek, aż w końcu wyrwiemy wszystkie deski. Tak mi się wydaje, że tak to będzie wyglądało. I prawdopodobnie tak właśnie będzie. Dobra, zeskakujemy. Deska wyrywamy. Dobra, już uciekamy tutaj. Czekamy, aż one podbiegną.
Aha. Ja pier... No nie wychodzi mi, nie wychodzi mi. Ale teraz już wyjdzie, no wiem, że nie mogę czekać. Jeszcze raz, zeskakujemy. Jest dość głośno, nie? Troszkę tak, dobra, zeskakujemy, wracamy tutaj. Wchodzimy. Stawiamy się po tej stronie, one przebiegną teraz. Dobra, one przebiegają, teraz ja tu wchodzę. Nie, 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 dobra, więc muszę po prostu poczekać, aż one wrócą tam. Chodź, 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 chodź. Dobra. Tutaj czekam, aż one przybiegną. Już sobie tutaj wchodzę na górę. Ale nie przychodzę jeszcze. Teraz przechodzę, zaskakuję. Idealnie. Dobra, kolejna deska. Jest. Wracamy. Czekamy na górze. Ale nie, 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 nie przychodź, nie przychodź. Dobra, przejdź, 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 przejdź. Zeskakujemy. To jest głośno, ja pierniczę. Dobra, wchodzimy. Czekamy na nie. Zeskakujemy. Kolejna deska, tak? Czy możemy już przejść? Chyba jeszcze nie. A teraz możemy już? Tak, dobra. Uff! Udało się. Co teraz? Gdzie iść? Jak odpowiedzieć na pytanie? Na te wszystkie pytania, które zadałem przed chwilą, odpowiedź usłyszycie, zobaczycie w kolejnym odcinku z gry Inside. To już by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapki w dół, w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapki w dół. Jeżeli ja Wam się spodobałem, to zostawcie suba, na się też wszystko. Trzymajcie się, pa pa!